Jakie znaczenie ma dla Pana fakt, iż uroczysta premiera filmu Mała Matura odbyła się właśnie tutaj w Krakowie? No, ogromne znaczenie, bo przecież widziała Pani, to wie Pani, że właściwie ten film poza Kraków nie wychodzi. To ma znaczenie, że ja tutaj to pokazuję, bo to się tutaj wszystko rzeczywiście, naprawdę działo. Ta historia z tymi chłopcami nie jest wymyślona. Oni mieli trochę inne nazwiska. Specjalnie je zmieniłem, ale tablica poświęcona ich pamięci jest zmurowana w holu naszego gimnazjum sowieckiego w Krakowie. Myślę, że na równej szali się tu kładą wydarzenia, które nurtują kraj, które niosą ze sobą niepokój, jak i to, co jest cechą młodości, czyli dorastanie i wszystkie prawa z tego wynikające, łącznie z brakiem doświadczeń, z takim parciem na życie, z pożądaniem itd. To miłe, ładne. Podobał mi się ten film. W filmach inicjacyjnych zawsze jest obecna, nawet w delikatny sposób, tematyka erotyczna. Czy postać, którą gra Sonia Bohosiewicz, również wzorowana jest na kimś, kogo pański bohater spotkał naprawdę? Ja byłem tym chłopcem i ja byłem też wybrany na korepetytora, bo nieźle wtedy sobie radziłem z niemieckim. Dzisiaj już wszystko zapomniałem, ale to nie była żadna pani mecenasowa i nie była ode mnie starsza, przeciwnie, była młodsza. Ja oczywiście próbowałem jakieś tam posunięć, że tak powiem, ale ona powiedziała, że jestem dla niej za stary. Ten żywioł erotyzmu to jest po prostu oczywisty, no to jest wiek, w którym to wszystko zaczyna buzować i musiałem o tym też powiedzieć. Jak pan sądzi, na kogo wyrośli pana uczniowie, bohaterowie Małej Matury? Porządnych ludzi. Z tego pokolenia musieli wyrastać porządni ludzie. Chociaż, wie pani, no każde pokolenie ma takich, którzy coś rozumieją i takich, którym jest wszystko jedno. Pokolenie to jest obła formuła, że tak powiem. Natomiast to jest ciekawy czas. Sam obejrzałem to z prawdziwą przyjemnością, mimo że się urodziłem parę lat później, ale znam tę atmosferę i pamiętam ten nastrój tamtych czasów. To jest jeszcze tchnienie i spotkanie z takimi ludźmi, jak większość tych profesorów przedwojennych, którzy mają jakieś zasady, mają wpojony taki powód nauczania. Nie ma tu narzekań, nie słychać, ani nie przebija się taki tembr, wie pani, że jesteśmy niedowartościowani, niedocenieni i tak dalej. To, co jest nam znane dzisiaj. Tylko to są ludzie, a dzisiaj byśmy o nich powiedzieli, z misją po prostu. Film otwierał ubiegłoroczny festiwal w Gdyni. Zdobył również nagrodę w Katowicach na festiwalu Regiofun. Dlaczego tak późno trafia do polskich kin? Te pytania proszę zadać przede wszystkim dystrybutorom. Przypuszczam, że gdyby nie było tej okazji, tego festiwalu, to jeszcze Bóg wie, ile by czekał. Na naszych ekranach miejsce dla polskiego filmu coraz bardziej skurczy się. Coraz mniej jest możliwości po prostu wyświetlenia tego filmu. Ten film będzie miał zaledwie 25 kopii i z góry można powiedzieć, że on nie jest w stanie przynieść dochodu. Bo nie ma warunków do tego, nie ma sal, bo są zarezerwowane dla dziesiątków filmów, przede wszystkim amerykańskich. I powiem, że to, co się w tej chwili tu dzieje z dystrybucją, no strasznie mnie boli, bo z jednej strony trafiają do nas bardzo dobre filmy, ale nie może być tak, że one dominują, nie, że przez to nie można być świeżo polskich, europejskich, w ogóle innych jeszcze filmów, bo nie ma gdzie. Czy Mała Matura ma szansę stać się filmem tak kultowym, chociaż może to zbyt nadużywane słowo, jak CK Dezarterzy, czy jak Zaklęte rewiry? Ci pani, nie mam pojęcia, prawdę mówiąc. Nie bardzo znam współczesną widownię. Oglądam to sam z ciekawością, ale ja należę zupełnie do raczej pokolenia mojego bohatera.
i kogo to będzie interesowało, to będzie. Jeśli chodzi o kult, nie sądzę, bo z kultem wiążą się pewne rzeczy, które są, ja wiem, nie tak, jakby to powiedzieć, w cudzysłowie ujęte jak tu. Tu jest jednak zawarty pewien duch Janusza Majewskiego, jego opowieść z pierwszej ręki, ze swoich czasów, która dzisiaj jest no, taką troszkę baśniową opowieścią dla współczesnych. Trudno tutaj wyszukać coś takiego, co można cytować, coś takiego, co staje się naszym przeżyciem codziennym. To jest książka, którą się przegląda, którą można zapamiętać, nad którą się można zastanowić, ale nie jest to coś takiego, co będzie nami szarpało przez resztę życia. Mówię o współczesnej, młodej zwłaszcza widowni. Jak pan sądzi, jak ten film był dzisiaj odbierany przez publiczność? Był pan podczas seansu? No, byłem, specjalnie zostałem, bo mało kiedy wytrzymuję seanse własnych filmów. Tyle razy ja muszę obejrzeć te filmy, nim pokażę je publiczności, że już potem nie mam siły po prostu. Ale chciałem wreszcie zobaczyć, jak publiczność reaguje. No, reakcja była taka, jak mogą sobie tylko wymarzyć, bo i wywołałem śmiech i na końcu pewne jakieś napięcie i pewnie jakąś grozę, a w sumie może nawet wzruszyłem.